Tutaj Daniel Roziecki, witam Cię serdecznie na blogu Jak zostać programistą wymiataczem. Mamy odcinek 040 i sponsorem dzisiejszego odcinka ponownie, tak samo jak wczoraj, jest Paweł Łukasik. Paweł, który zadał ciekawe pytanie, na które odpowiadałem wczoraj na jej pierwszą część, a dzisiaj rozwinę temat, który Paweł poruszył w swojej dalszej części wypowiedzi. I dlatego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeśli masz jakieś pomysły, czy chcesz się czegoś ode mnie dowiedzieć, chciałbyś, żebym stworzył, nagrał odcinek na jakiś konkretny temat, daj znać w komentarzu. Bardzo Cię proszę. Jeśli uważasz, że jakiś odcinek jest za mało, nie jest wystarczający, że mogłem powiedzieć coś więcej, też daj znać. Ja bardzo chętnie sam się douczę i bardzo chętnie, jeśli będę miał taką możliwość, opowiem o tym, tak żeby inni też mogli się czegoś fajnego dowiedzieć. Więc czekam na komentarze. Komentarze są super, super. A ja tu jestem dla Ciebie, tylko i wyłącznie dla Ciebie. Nie dla siebie przecież, nie? Po co ja tu mam być dla siebie? Jestem dla Ciebie. No dobra, ale jaki jest temat dzisiejszego odcinka? Żeby być tak całkowicie szczerym, to nie jest tylko odcinek, który powstał dzięki Pawłowi, bo 2 tygodnie temu chyba na LinkedInie miałem taką króciutką dyskusję pod jednym z artykułów. Artykuł dotyczył ifologii. Ifologii i polimorfizmu. I autor sugerował, żeby pozbyć się ifologii i zastąpić ją polimorfizmem. Dzisiaj, żeby w pełni zrozumieć to, o czym mówię, będą Ci potrzebne 2 wcześniejsze odcinki. Ten odcinek o pomyśle i o projekcie, czyli jak mając pomysł dojść do projektu, jak to zrobić, jaką drogę obrać i czy szybko, czy wolno, tego dowiesz się z tego odcinka. I drugi odcinek, ten o długu technologicznym. Tam w obu przypadkach powinien był się pojawić link na górze, możesz kliknąć, możesz sobie te odcinki obejrzeć, do czego bardzo serdecznie Cię zachęcam, bo to był jeden z lepszych moich odcinków, które nakręciłem, przynajmniej ja tak uważam. I chyba nie tylko ja, bo one mają dosyć wysokie liczniki oglądalności, przynajmniej jak na mój kanał. Ja wiem, że to nie są miliony, ale wszystko przed nami, prawda? No dobra, to tak. Jeśli zaczynasz projekt, to nie baw się w subtelności. Po prostu się nie baw w subtelności. Pisz kod, korzystaj z tych ilu ifów potrzebujesz, tyle je tam wciskaj. Pamiętaj, pierwsza wersja ma wyjść jak najszybciej. Dobrze? Ale pamiętaj też o tym długu technologicznym. Więc za każdym razem, kiedy uważasz, że w trakcie pisania tego kodu, tej pierwszej wersji, gdzieś idziesz na skróty, zapisz to sobie. Zapisz to sobie jako DT, tam to do, DT i raz w tygodniu nadganiaj te zaległości. I będzie fajnie, zobaczysz, będzie dobrze. Generalnie o to chodzi, żeby nie tworzyć jakichś wielkich projektów. Nie zajmuj się przez pół roku tworzeniem projektu aplikacji, tworzeniem diagramów UML-owych, bo to w większości przypadków będzie do śmieci. Wszystko będzie do śmieci, bo jak chcesz stworzyć naprawdę uniwersalne oprogramowanie dla Twojego klienta, to musisz słuchać klienta. A nim udostępnisz mu swoją pierwszą wersję, to nie możesz go słuchać. Pamiętasz, że rozmawiałem o tym. Pierwsza wersja. Pokazujesz klientowi, klient mówi, co mu się podoba, co nie, masz feedback, poprawiasz, zmieniasz, znowu i tak w kółko pracujesz. Więc tutaj nie ma projektu tak naprawdę. Masz jakieś ogólne założenia tego, co chcesz zrobić i lecisz, lecisz, lecisz. I co jest najistotniejsze w tym wszystkim? Refaktoryzacja. Jeżeli dojdziesz do momentu w kodzie, kiedy uznasz, że któreś klasy rzeczywiście, to się za bardzo powtarza, tu można by rzeczywiście jakiś polimorfizm zrobić, bardziej to wszystko ugenerycznić. Oczywiście! Rób. Korzystaj z tych możliwości, które dają języki programowania, tak żeby ten kod był elegancki, był ładny, był przejrzysty. Ale jeśli usiądziesz i na dzień dobry zaczniesz tworzyć kod na maksa generyczny, poświęcisz na to, nie wiem, kilka miesięcy, żeby przygotować klasy bazowe od klas bazowych i klasy bazowe od klas bazowych od klas bazowych i tak ta struktura będzie taka, a na końcu będzie jeden na ten obiekt, który będzie miał jedną właściwość, to taki kod jest ciężki w strawieniu. On jest ciężko czytelny dla osoby, która praktycznie na nim pracuje. Ja wiem, że są osoby, które mogą preferować takie rozwiązania. Okay? Ja Cię do tego nie namawiam. Dobrze? Ja nie namawiam Cię do tego, żebyś pisał kod opierający się wyłącznie o ify, ale też nie namawiam Cię do tego, żebyś wszedł w skrajność drugą stronę i tworzył po prostu wszystko oparte o polimorfizm, o generyczność i będziesz generalizował wszystko. Nie, tak też nie rób. Znajdź jakiś złoty środek, taki, który pozwoli Twojej aplikacji mieć elegancki kod,
a jednocześnie pozwoli jej być czytelną dla innych i taki, który możesz szybko refaktoryzować. Dobrze? To jest w tym wszystkim najważniejsze. Ładny, elegancki kod, możliwość łatwej refaktoryzacji i brak długu technologicznego. Jak będziesz miał te trzy rzeczy, naprawdę nie przejmuj się całą resztą. Nieważne, że przyjdzie jakiś doktor habilitowany i powie, a ten kod to nie, bo to by trzeba tutaj zastosować jeszcze 15 interfejsów po drodze albo 57 traitów, bo to nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się, po prostu nie przejmuj się. Ten kod jest twój. To jest twój kod. To nie jest jego, nie kolegi sąsiada, nie chłopaka z forum, który ci mówi, że ty piszesz kod źle. Nie. Ten kod jest twój. Ty masz go pisać tak, żebyś go rozumiał i pisać tak, żeby inni go byli w stanie zrozumieć. Jeżeli tak piszesz, to wystarczy. Dobra? Jeszcze raz. Elegancki kod, który jest łatwo refaktoryzować, który jest zrozumiały i będziesz w domu i bez długu technologicznego. Natomiast, żeby być całkowicie szczerym, to jest, przynajmniej, no może jest tego więcej, ale ja znam jeden taki moment, kiedy faktycznie warto usiąść i zacząć od tworzenia kodu czysto generycznego. Takiego, gdzie masz te klasy porobione, wszystkie ładnie klasy bazowe, wszystko pięknie i całą strukturę, całą hierarchię sobie budujesz od podstaw, nawet przez kilka miesięcy i ma to wtedy sens. Wiesz kiedy? Wtedy, kiedy masz swój projekt, masz już jakiś swój projekt i chcesz go przenieść albo do nowej technologii, albo wręcz do nowego języka programowania. I ten projekt już funkcjonuje od dłuższego czasu. Ty wiesz, co w nim jest. I przenosząc go czy do nowej technologii, czy do nowego języka programowania, chcesz go poprawić, chcesz go udoskonalić i jednocześnie chcesz pozbyć się długu technologicznego, który miałeś w tym wcześniejszym projekcie. I wtedy, ponieważ wiesz już, co tam było, wiesz, co jest potrzebne, możesz to wszystko ładnie, na spokojnie zaprojektować i przygotować sobie ładną, elegancką aplikację, którą tak będziesz jeszcze potem miliony razy refaktoryzował, ale tak to wygląda. Dobra, to ja Ci bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam Cię na jutro. Nie, to nie tylko to, nie tylko to. Wiesz co, słuchaj, bo sprawa jest taka, że przygotowuję webinar o skali i jeśli miałbyś się ochotę czegoś dowiedzieć na temat skali, ja zupełnie nie wiem, dlaczego nie miałbyś mieć ochoty się dowiedzieć czegoś o skali, przecież to nie gryzie, skala nie gryzie. Ja chcę to właśnie udowodnić na tym webinarze, że skala nie gryzie, że skala jest fajna, Skala jest zajebistym językiem programowania, bardzo przyjemnym, to ja Cię zapraszam. Tam poniżej, czy albo powyżej, kurczę, gdzie jest? Nie, na YouTubie jesteśmy, to poniżej jest opis tego filmu, to tam będzie link, na którym będę Cię zapraszał na ten webinar. Klikniesz, podasz swój adres, dostaniesz mail z informacją o tym, kiedy webinar i tak dalej. To co? Widzimy się, prawda? Widzimy się. Pa, pa!